Gdyby rannym słonkiem zlecieć mi z kobrankiem, gdyby jaskółeczką bujać mi po niebie, gdyby rybką w rzece płynąć tu do ciebie, Jaśko mój, do ciebie. Wystarczy. Bardzo proszę, żebyśmy teraz sobie siedzimy w okręgu. Przygotowali po jednym, maksymalnie dwa pytania do osoby, która będzie siedziała obok nas, po naszej lewej ręce. Jedno bądź też dwa pytania na temat generalnie szeroko pojęty sztuka. Sztuka, tak? To jest temat, który tutaj będziemy teraz w tym ćwiczeniu przerabiać. Sztuka. Potem oczywiście przystąpimy do najgorszego elementu tego ćwiczenia, czyli... Tak jest, oglądania siebie. No już jest. Ale... Nie zmieniajcie się tylko położenia swojego. Dobrze, ale musisz powiedzieć, kto teraz nie wymaga. Zaraz zobaczymy. Cały stół, detal jakiś, kawa. Zaraz zobaczę. Może tak tutaj jabłuszka, kawa i ta filiżanka. Właśnie, skupić się tutaj, złapać jakoś fajnie te ciastka, zatrzymać i tylko rękę, która sięga po te ciastka. W pierwszym elemencie naszej wielkiej gry losujecie jedną z kart, od dwójki do szóstki. W drugim elemencie waszego losowania musicie zakręcić butelką. Tym razem zmieniamy zasady. Nie wyruszacie kamerą, nie ma z tego kart. Tylko kadr będzie ustalony, a wy będziecie musieli tam znaleźć odpowiednie rzeczy i w tym kadrze umieścić te rzeczy. Bierzcie kilka dźwięków na temat wrzesień. Wrzesień? Wrzesień. Miesiąc wrzesień. Tak. A nagrajcie mi dźwięk września. Jeden wywiad i trzy przybytki przynajmniej do. A to właśnie mamy tutaj już gotowe. Ja mogę siąść i tak coś rozmawiać. Możemy tu nawet. Można tak zrobić. Trzymaj. Jak pani zdejmie? Pomyślmy, co byśmy chcieli na przebitki. Skoro ja myślę, że dobrze by było zrobić mniej więcej to. To figę z makiem. Jeszcze raz, jak chcesz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Będzie jednocześnie. Aha. Okay. To już, ciach, już jedziemy. Można, proszę bardzo. Monisiu, pani Monisiu, chciałam się taką rzecz zapytać. Wszystkie dziewczynki zawsze się bawią w sklep. Ja się też kiedyś bawiłam w sklep i się zastanawiam właśnie, czy pani, obierając właśnie ten zawód, czy pani się też w dzieciństwie bawiła w sklep? No i chcieliśmy przeprowadzić taką wstępną rozmowę na temat tego, jak ta praca wygląda. Może mają panie jakieś historie ciekawe do opowiedzenia na ten temat. To tylko jak, mamy takie historie. Jak to, no właśnie, więc tego oczekujemy mniej więcej.
No tutaj też na pewno macie jakieś, nasza grupa ma jakieś doświadczenia też, bo przecież korzystacie z pomocy takich ośrodków. Wygląda to... jest taki klub zamknięty, że obce osoby na przykład jakieś nie mogą przychodzić. To znaczy, po prostu te, które są... ten klub ma swój specyficzny regulamin. Każdy z tutaj seniorów... A słuchajcie... Nie chcecie sobie trochę zmniejszyć tego kadru? Jeszcze zmniejszyć? Przybliżyć trochę? Dlaczego? Bo nie jest potrzebne tyle aż powietrza tutaj. Walca do walca, śrubka do śrubki. Czyli odwrotnie. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się, bo to jest używane. Zaraz słyszę, wyłączę słuchawki jeszcze, to teraz... Ja wiem, tak, tak. Dobrze przymierzyłaś. Nie, coś tutaj nie. Dobra. Nic nie szkodzi. To i tak, słuchajcie, będzie cięte, więc nie ma sprawy. Kwalifikacja do przeszczepu, oczekiwanie, pierwsze podejście w styczniu 2007 roku. Nie doszło do skutku, ponieważ serce było za małe w stosunku do mojej wagi ówczesnej. Jeszcze oczekiwanie miesiąca, 28 lutego. Telefon, przyjeżdżaj natychmiast, masz blisko. Badania. O 11 wieczorem mostem. No bo właśnie tak mamy pomysł, żebyśmy może gdzieś nawet tam, gdyby było, byśmy pojechali teraz do pani Teresy, nagrali ją tylko jak ona wychodzi z tą walizką i później byśmy podjechali tam. Jak wchodzi z walizką. Jak właśnie tam samo pokazanie tego, takie będzie trochę to filmowe, reżyserowane. No ja nie wiem, czy oni się na to zgodzą. O, nie musi pani wejść, to pani drzwi otworzyć. Będzie samo otwarcie furtki, tak? Nie będziemy wchodzić do środka, tylko pokażemy sam budynek, o którym pani nam opowiada, tak? Żeby później widzowie wiedzieli, o co że nam chodzi. Że to tam ma pani iść. Okej, bo tutaj rozmawialiśmy z dyrekcją i zaraz będziemy nagrywali. Sekundkę. A do Matysiaków chce pani przyjść? Chcę. Tak? A będzie pani zawsze uśmiechnięta tak jak teraz? Spróbuję. Tak? Nie dam się. No dobrze. Pani Basiu. W takich ciężkich dla mnie sytuacji nawet zdarzają mi się epizody, to takie dosyć poważne, także... No staram sobie udowodnić jakoś tak i, no, i muszę, żeby nie oszaleć, opiekując się z mamą, coś robić. To jest takie urwane, że albo skończyć wcześniej, albo później. No, jakoś, ja myślę, że na tym to całe, no całą do końca tą wypowiedź. Przepraszam bardzo, moglibyśmy... Od tego. I nie, jeszcze troszeczkę wcześniej cię. Do 18 chyba. No to jak dzień dobry pani będzie. Dzień dobry pani, przepraszam bardzo. Ale no to, czy, to może tak, odtąd, czekajcie jeszcze wcześniej, od 10 sekundy, tutaj nie wiem czy widzicie. No nie bardzo, ale... Odtąd. Dzień dobry pani, przepraszam bardzo. 11, ale pociągnie wie pani, bo spieszę się do domu, bo chcemy robić taką ankietę. Tak, chcę mnie pani rozrabiam, przejdę do mamy. O czasu wolnym ze starszymi osobami. W jakim sensie? To co robią, jak zajmują swój czas? Nie można tego wyciąć. No ja chodzę do klubu seniora i tam właśnie dowiedziałam się o tych warsztatach. No i chętnie przystąpiłam, żeby się czegoś dowiedzieć o jak się kręci film, jak to wygląda od strony właśnie warsztatowej. I od 15 lat występuję w serialach, filmach, miewam epizody, nawet coś dość poważny nieraz. I po prostu
ucieszyłem się o tym właśnie, o tych warsztatach i mówię, czemu by nie, może skorzystam z tego i właśnie po prostu ja wreszcie za kamerę chwycę. Zobaczę właśnie, jak to jest z tamtej strony właśnie.